Witajcie, kochani. Hello, hello. Monia z tej strony w ten piękny dzień. Pozdrawiam cię serdecznie i ślę wszystko, co najpiękniejsze. W tle mój kot. Ona się jakoś dziwnie zachowuje. Jest wcześnie rano, szuka, kręci się, ma swoje miejsce do spania, nie chce się na nim położyć. Przechodzi przez coś dziewczyna. Trzeba jej pozwolić. Dzisiaj czytanie, kochani. Ukryte myśli o tobie, ich ukryte myśli o tobie, ty wiesz kogo i ogólna sytuacja między wami. Mamy trzy grupy. Pierwsza od lewej, druga w środku, trzecia po prawej. Może jedna, może dwie, może trzy. Ja jeszcze nie odsłaniam, bo na początek chcę skorzystać ze swojej intuicji, zanim zacznę mówić. Także fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Lecimy. Witajcie, skarbeczki z grupy pierwszej. Ich ukryte myśli o tobie i sytuacja między wami. Może zaczniemy od sytuacji między wami. Zanim odsłonię kartę, chcę skorzystać ze swojej intuicji. Powiedzieć coś bez kart. A co? Dobra, daj mi pomyśleć chwilę. Sytuacja jest tego typu, że dla niektórych, może nie dla wszystkich, natomiast to, co ja jakby tak wyłapuję z tego wszystkiego, to jest to, że ta sytuacja już troszeczkę emocje opadły, bo była niesamowita, emocje sięgały zenitu i pozytywne, i negatywne, i to był taki kołowrotek, i to był taki roller coaster, i ciężko jakby było złapać w tym wszystkim wzór i metodę, i nadal go nie masz. Natomiast już nie jesteś tak zależna od tych wzlotów i upadków i od tego, co sobie myślisz na temat waszych wspólnych planów, na temat tego, jakby to miało wyglądać. Już jakby odpuszczanie tego wszystkiego idzie ci coraz lepiej, a zaraz za rogiem stoi coś nowego. Natomiast to jest jeszcze na tym etapie, że ty jeszcze odpuszczasz, ty już nie masz w sobie tej takiej obsesji, natomiast jeszcze jest tak, że ta osoba, masz ją w głowie, myślisz o niej, myślisz o tym, co moglibyście sobie powiedzieć, a to i nawet jeśli ty nie masz jakby takich intencji, żeby myśleć o nim, już nieraz sobie powiedziałaś, ok, stop, koniec tego, natomiast cały czas gdzieś to do ciebie wraca, a to dlatego, że ty bardzo, bardzo mocno nadal siedzisz w głowie tej osoby i na ten moment to już się przetransformowało w jakby wy oboje teraz pracujecie nad czymś innym, pomimo, że jesteście ze sobą połączeni. Dobra, sytuacja między wami, zobaczmy. The Perfection of Your Life. Karta z numerem 30. To jest połączone z tym, co ja mówiłam na początku. Wcześniej był chaos, bałagan i ekscytacja, i dramat, i wszystko naraz. I nagle, w sensie nagle, i z czasem nauczyłaś się wyłapywać w tym wszystkim metodę. Nawet w chaosie jest jakiś porządek. I ty zaczęłaś zauważać ten porządek dla siebie. Zaczęłaś... I odczuwam też takie, że może spodziewałaś się innego wyniku, jeśli chodzi o tą sytuację. Miałaś inne prośby i westchnienia na ten temat. Natomiast sama czujesz po sobie, że sytuacja rozgrywa się z korzyścią dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że twoje serce nie boli. Ty nie cierpisz. Wiadomo, sytuacja jest niewygodna na ten moment, natomiast ty nie jesteś ofiarą, ty nie cierpisz. Ty obserwujesz sobie po prostu, co dalej i nie jesteś zależna od wyniku i to jest piękne i ja ci tego serdecznie, serdecznie gratuluję, kochanie.
Serdecznie, serdecznie Cię tego gratuluję. Dobra, zobaczmy jeszcze, jaka jest sytuacja między Wami, a za chwilę przejdziemy do jego ukrytych myśli. I mamy liściki też. Będą liściki. Dobra, sytuacja między Wami. Dokładnie, to jesteś Ty, 8 monet, koziorożec, panna byk, pracująca nad sobą, skupiająca się na sobie. Prawda? Ono tobie tam fantazjuje, a ty skupiasz się na tym, co przynosi ci korzyść, efekt. Kapitalizujesz swoją energię. Przestałaś się wypstrykiwać na bzdury. Serdeczna gratulacja! Ty dopiero zobaczysz, jaki ty zrobisz użytek i korzyść z tej energii, bo to jest dopiero początek, natomiast ty już widzisz niesamowite efekty. A on wieża. My wiemy, co to jest wieża. Kto wie, ten wie. Natomiast wieża to absolutnie nie jest nic złego. Wieża jest dobra. My chcemy tą wieżę. My się staraliśmy o tą wieżę. I to jest moment, kiedy wszystko to, co sobie zbudowałam i stało się już moim więzieniem, po prostu pada. Runie. Po to, żebyś mogła iść w nowe miejsce. To jest energia tej osoby, która o tobie myśli. Bo on bardzo długo walczył ze sobą i bardzo długo się wzbraniał. I raz mu szło lepiej, raz gorzej, ale on cały czas gdzieś tam utrzymywał się na powierzchni swojego umysłu, natomiast teraz już nie. Teraz już dla niego wszystko straciło sens. On już nie wie, o co chodzi, i on po prostu nie wie, w którą stronę, nie wie, kim jest. Jedyne, co on wie, to ty, i ta myśl go boli. Ta myśl go boli. No. Teraz on albo ona. Dla ułatwienia mojego będę sobie używać jego. On jego. His. Dobra, już przestanę. Czekaj, bo już teraz to się zacięłam. Zagubiłam się w swoich myślach. Dobra. Także, to jest właśnie to, że on się długo, długo wzbraniał przed tym wszystkim i próbował sobie mówić w głowie, że nie, że to, co jest między nami, to nie jest to, że to jest tylko wymysł. Może gadał bzdury na twój temat, robił z ciebie jakąś niestabilną. Dlaczego to robił? Dlaczego? Dlaczego? My możemy sobie myśleć, co ja ci takiego zrobiłam, że ty cokolwiek złego na mnie mówisz. A właśnie to, że to jest jego pokraczny, toksyczny sposób na radzenie sobie z własnym bólem. Bo o wiele bardziej, o wiele łatwiej jest znaleźć winę w kimś, niż zwrócić paluszek w swoją stronę, co nie? Co nie? Dobra. Więc to jest energia między wami. Potwierdzenie dla ciebie, tak naprawdę, co nie? Teraz jego ukryte myśli o tobie. Podgląda cię na social mediach, wypytuje ludzi. Ja mówię wszystko w miarę możliwości, bo jeśli nie masz social mediów, to cię nie podgląda na social mediach, ale na przykład może przejeżdżać koło miejsc, w których zazwyczaj bywasz, koło twojej pracy, koło twojego domu. Może wypytywać ludzi, może przeglądać konta ludzi, którzy się z tobą kolegują. Ta obsesja sięga bardzo głęboko, którą on czuje na twój temat. Bliźniaki wagawodnik ze znaków zodiaku. Mamy tutaj też cesarza. On jest uparty. On jest uparty jak ostatni osioł. Pojęcia nie ma na temat zarządzania swoimi emocjami. Pojęcia nie ma na temat tego, co się wokół niego dzieje. I on już nawet nie wie, co się dzieje, ale wiesz, co on wie? On wie, że i tak wszystko musi być po jego. I ta wieża teraz się wydarza mnie między innymi właśnie z tego powodu, żeby chłopa troszeczkę, jak to się mówi, humble him. Co to jest za słowo? Humble. To jest być skromnym, co nie? Chodzi o to, żeby on zszedł z tego wysokiego konia i po to jemu się dzieją te sytuacje, które wprawiają go w poczucie takiego dyskomfortu.
żeby mógł chłop troszeczkę tam polepić z plasteliny w środku, bo jak na razie to jest zatwardziałe jak zimna modelina. Baran ze znaków zodiaku. Gdyby on mógł, to on by sobie wszystko ułożył pod siebie, łącznie z tobą w konkretnym miejscu w jego życiu. To jest jego myśl, o której on ci nie powie. Proszę bardzo, mamy arcykapłana i to jest byk ze znaków zodiaku. To jest właśnie podążanie według struktury. To jest moja droga, nie, mój sposób jest najlepszy i jedyny. I to jest niechęć do przyjmowania czegokolwiek nowego, w tym przypadku akurat, bo każda karta ma mnóstwo, mnóstwo znaczeń. Każdy z nas dodaje dodatkowe znaczenia do kart swoją intuicją, swoją energią. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że ty jesteś jego żonką, ty jesteś jego happy ever after, tylko że on po prostu... On nie jest dla ciebie w tym momencie mężusiem i szczęśliwym zakończeniem. Rozumiesz? On by cię wziął w tą relację i zgasił twój blask. To nie jest zły chłopak. Natomiast to, co jest w nim, on musi sobie z tym poradzić sam, bo inaczej wyleje się to na ciebie. Rozumiesz? Wyleje się to na ciebie wszystko. No. Proszę bardzo, mamy trzy kielichy, ich ukryte myśli o tobie. Jeśli oni są w jakiejkolwiek relacji, coś komuś obiecali, to oni dla ciebie by mogli z łatwością tą obietnicę złamać i skoczyć z tobą w bok, tak żeby nikt nie wiedział, bez wyrzutów sumienia, nawet jeśli to był najbardziej zatwardziały i antyzdrada człowiek, to on jest w stanie otworzyć swoje małżeństwo z myślą o tobie. Chciałby cię zabrać gdzieś na imprezę, chciałby cię zobaczyć po alkoholu, chciałby się z tobą pobawić, chciałby jakby zobaczyć ciebie w sytuacji, kiedy wiesz, rozpuszczasz włosy, jesteś taka frywolna, on fantazjuje o tych rzeczach. Proszę bardzo, a kielichy to jest rak, ryby, skorpion i mamy dwa miecze, bliźniaki, waga, wodnik. On sobie myśli, że ty nie wiesz, co on do ciebie czuje, że ty nie jesteś świadoma tego. On myśli, że już po takim czasie, prawdopodobnie braku kontaktu, to ty sobie myślisz, że on już o tobie zapomniał. On tak myśli, o. Dobra, zobaczmy. Liściki. Jestem od ciebie uzależniony. Dokładnie, tobie już trochę przeszło i ty już czujesz, że tobie to przechodzi. I trochę może zgasła ta ekscytacja, natomiast to jest po prostu proces. Coś odchodzi, przychodzi coś nowego. Natomiast on, i to czuć, tylko że u niego to już przemieniło się w coś takiego bardziej negatywnego na zasadzie, że jemu już jest coraz, coraz ciężej w tym stanie umysłu, co generuje właśnie tą wierzę, że wszystko naokoło się rozpada. W twoich ramionach czuje się jak w domu. Dokładnie, to jest a propos tego, że chciałby zrobić z ciebie żonkę. Mam cię na piedestale, dokładnie. To jest właśnie to, że on uważa, że nie ma drugiej takiej i nigdy nie będzie. I jeśli z tobą mu nie wyjdzie, to on nigdy nie będzie w miłości szczęśliwy i zawsze będzie musiał się zadowalać second best. Sorry. Chcę cię kochać. No. Ty to wiesz. To jest większość, to jest potwierdzenie dla ciebie. Czuję, jakby karty wypadły mi z ręki. Dokładnie. No nic. Nam, co nam pozostaje w tej sytuacji jako drugiej stronie? Zająć się sobą. Skierować tą energię na siebie. Bo jak widzisz, sytuacja wygląda w ten sposób, że on w rzeczywistości, w życiu jakby fizycznym, on kroku nie zrobi, bo nie jest w stanie. Natomiast emocje i uczucia ma do ciebie bardzo głębokie. Dobra, będzie tego. Mua, pa. Witajcie skarbeńki w grupie drugiej. Sytuacja między wami i ich ukryte myśli o tobie. Zanim odsłonię kartę, skorzystam ze swojej intuicji i postaram się coś powiedzieć na ten temat. Tak po prostu, co mi tutaj wiesz. Normalnie aż mnie zatkało. Generalnie jeśli o was chodzi, jest
cisza. I jeśli chodzi o wymianę wiadomości, dzielenie się emocjami, uczuciami, nie ma tego. I nastąpiła też cisza między wami, jeśli chodzi o wymianę energetyczną. I ty możesz się zastanawiać, może jemu przestało zależeć. Natomiast nic bardziej mylnego. Sytuacja polega na tym, wy oboje siedzieliście w tej sytuacji przez pewien czas na równi. Ty, to jest bardzo podobna do pierwszej grupy. W ogóle te czytania na relacje, one bardzo często się tak przeplatają, że w każdej grupie coś jest. Przez chwilę wy byliście w tej samej sytuacji, dokładnie byliście swoim lustrem, odbijaliście się bardzo długi czas, w sensie bardzo długi, przez kilka tygodni energia między wami była taka, że przez kilka tygodni bądź miesięcy różnie, u niektórych się rozegrało tak, u niektórych inaczej. Natomiast energia była od kilku tygodni do kilku miesięcy, nawet do kilku lat. Byliście swoim lustrem, że ty to, co on czuł, ty to odczuwałaś. Ty czułaś tą ekscytację i czułaś znowu te motylki w brzuchu i jego myśli, i słyszeliście się nawzajem, i czuliście się nawzajem. A ostatnio jakoś jakby ktoś światło zgasił, co nie? I wcale nie odczuwasz żadnego jakiegoś bólu, tęsknoty, braku, takiej ssawy w środku, prawda? Nie, nie odczuwasz tego. Dlaczego? A dlatego, że ty ewoluowałaś w tej całej sytuacji i już w tobie jest coś innego w środku. Twoja perspektywa się zmienia, twoja energia się zmieniła, a on jest zacięty na uczuciach dla ciebie, on jest zablokowany na tej obsesji wobec ciebie i zdziwiłabyś się, bo w większości on odczuwa taką samą ekscytację, jaką ty odczuwałaś jeszcze jakiś czas temu. Ty już przestałaś to czuć, a to dlatego, że czas dla ciebie, żeby skierować swoją energię na siebie i zająć się sobą, bo ewidentnie widzisz, że nie masz żadnej korzyści z tego człowieka teraz. I ja nie mówię, absolutnie nie mówię tutaj o wykorzystywaniu kogoś, tylko chodzi o takie dawanie, branie. Branie, dawanie, co nie? Reciprocation. I ty nic od niego nie dostałaś, ani pozytywnej wibracji, nawet krzty pół paznokcia. Nic. Ty jedyne, co ciebie gdzieś tam zabawiało i poprawiało twój nastrój, to po prostu myśl i fantazjowanie o was i o nim, prawda? Teraz energia się zmieniła. Czas, żeby chłop się wziął za siebie, za łeb, chłop albo baba, dla mojej własnej osobistej wygody uznam, że to facet. A ty bierzesz swoją cenną energię i zamiast się wypstrykiwać na kogoś, kto i tak nic sobie z tego nie robi, kierujesz ją na siebie, co wcale nie oznacza, że on przestaje istnieć w twoim życiu. Absolutnie nie. Sytuacja jest teraz na etapie przejścia. Co będzie dalej, sama zobaczysz. Proszę bardzo, energia między wami. Mamy no, nowe narodziny, chronione. Vigilantly. Vigilanti to jest ten, co jest antysystem, ale jest dobry, prawda? Ma dobre intencje i walczy z systemem. To, co jakby ogół uważa, że tak, że jest dobre i ma swoich superbohaterów, co nie? Jest ten, co jest niezrzeszony, nie ma żadnej grupy, jest sam, ma siebie, swoją energię, swoje serce i dobre intencje. Można powiedzieć, że Robin Hood był takim vigilante, przynajmniej tą historię, którą o nim znamy. Co nie? Że można powiedzieć, że według systemu robił coś złego, a z drugiej strony pomagał biednym, co nie? I właśnie o to chodzi, że ta sytuacja między wami może się wydawać, że ty jesteś naprzeciwko wszystkiemu i wszystkim, i że troszeczkę jesteś sama w tym wszystkim. Kochani, nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. I ja się cieszę, że my się tutaj spotykamy, bo ja ci teraz mogę powiedzieć, że w tobie się coś narodziło pięknego. Pięknego. Te stare rzeczy, ta skorupka, ona zaczyna pękać, ona odpadnie za chwilę, zacznie się łuszczyć. Ten proces łuszczenia, on nie jest najładniejszy. Natomiast pod spodem jest świeża, piękna, promienna, różowiutka skórka. No bo zobacz, bo ona ma tutaj, widzisz, taką
Tak jakby się zaczynało coś pękać. I to stare u ciebie zaczyna pękać i masz w sobie coś pięknego, coś nowego. Jeszcze nie umiesz tego nazwać, jeszcze nie umiesz tego zdefiniować, ale ty czujesz tą energię, czujesz ją i ona jest potężna, siedzi cicho w tobie i jest potężna. Dobra, zobaczmy. O. Zobaczmy teraz twoją energię i jego energię. Twoja energia, dokładnie tak, proszę bardzo, mamy 8 kielichów, rak, ryby, skorpion, dla niektórych potwierdzenie, dla reszty never mind. To jesteś ty. Ja skończyłam bić się z gównem. Ja skończyłam po prostu walczyć z wiatrakami. Ja skończyłam. I to już nie jest na zasadzie, że ja chcę, żebyś ty się gniewał, że ja próbuję ci tutaj silent treatment zrobić i przeciągnąć cię na nieodzywanie się, póki się pierwszy odezwiesz. Nie. Ja po prostu mam to gdzieś. A wiesz, co mnie interesuje? Ja siebie interesuję, moje życie. Ja stoję na dwóch nogach mocno, pierś do przodu, głowa do góry, głęboki oddech. Ty już na tym etapie wiesz, że sobie poradzisz. Panika minęła, dramat minął. To jest super, bo to jest takie uświadomienie sobie w trakcie procesu, w trakcie jego trwania, gdzie jesteś, a jesteś w miejscu, gdzie tu już dla ciebie wewnętrznie, emocjonalnie to wychodzi na prostą. Proszę bardzo, mamy jego energię, mamy królową kielichów. On jest totalnie w swoich uczuciach, w swoich emocjach, w nim to wszystko płynie. To jest bardzo chaotyczne. Królowa kielichów nie jest równa królowej kielichów. Energia płynie, zmienia się w każdej sekundzie. My często mamy tak, on jest moim królem buław, on jest moim królem monet, bo jest na przykład, nie wiem, koziorożcem albo baranem. To jest błędne myślenie, bo każdy z nas ma tych znaków zodiaków mnóstwo w różnych miejscach, więc ten znak słoneczny to nie jest wcale powiedziane. I karta ci symbolizuje energię, karta ci symbolizuje sytuację. Tak, my mamy w tarocie, że powiedziane, że to może być osoba, jak również mamy powiedziane milion różnych innych rzeczy, i to jest twoja decyzja, jak co interpretujesz. Czasami wyciągam kartę. Widzę króla albo królową, jak w mordę strzelił jest to osoba. Na ten moment jest to jego energia. On jest w swoich uczuciach. On postanowił, że on, w sensie postanowił, życie go tak uniżyło tymi wszystkimi emocjami i wewnętrznymi przeżyciami, że on już postanowił, dobra, ja już po prostu nie wyściubiam nosa i nie robię nic, co ja myślę, że jest mądre, bo co ja bym nie zrobił, to wyszło źle. I on teraz jest na etapie, że on próbuje jakby przerobić te wszystkie swoje uczucia, przerobić to wszystko, co tam się w nim dzieje, bo to wszystko się tak obudziło, tak go zalało. I on tak patrzy na życie jak takie nowonarodzone dziecko troszeczkę, wiesz? Dobra, zobaczmy jego ukryte myśli o tobie. Mamy cztery miecze, bliźniaki, wagawodnik. Ona się nie odzywa, jest wyluzowana. Dziewczyna ma kontrolę nad sytuacją. Ona wie, co robi. Jest o wiele stabilniejsza emocjonalnie ode mnie. W ogóle gdzie mi do niej? Ja to bym mógł jej tylko podeszwy czyścić i całować grunt, po którym ona chodzi. Dalej. Siedem mieczy. Mam wrażenie, ja teraz to już wiem, że to ja wszystko zasabotowałem, że to była moja wina. Ja wiem, że to ja zakręciłem kota ogonem, że to ja dałem pośladkowej. Bliźniaki, wagawodnik, miecze. Mam mnóstwo uczuć, które mieszają się z różnymi myślami. Głównie są to wyrzuty sumienia przez to, jak wyglądała sytuacja, bo proszę bardzo, mamy 9 monet. Znowu jakby nacisk na to, że ty masz się świetnie, że jesteś niezależna, że nikogo nie potrzebujesz, że twoje życie idzie dobrze. I on tak czuje, bo może gdzieś też widział. Błysnęłaś, mignęłaś mu ze swoją zajebistością. Monety, koziorożec, panna, byk. Może coś z bliźniakiem, bo mi się tu rzucił.
I to jesteś ty, atrakcyjna, piękna, pachnąca, niezależna, ze spokojnym, błogim uśmiechem na twarzy, cokolwiek by się nie działo. You just don't care. I to się ceni, skarbie. Proszę bardzo, ich ukryte myśli o tobie. Mamy króla monet, koziorożec, panna byk. On by cię chciał wine and dine and 69. Wszystko by chciał. On by cię chciał nakarmić, upić, a potem wykorzystać. Za zgodą oczywiście, co nie? Oj tak. Też jakby on sam przed sobą czuje się beznadziejnie i ma takie myśli, czym on mógłby tobie zaimponować. Co on takiego ma, że to by mogło zwrócić twoją uwagę? Może chodzi o jakieś, może jakieś prezenty, może wiesz, jakieś coś. Coś szuka takiego, żeby ci zaimponować, żeby ci pokazać, że och, ja nadal jestem tym, wiesz, królem, jestem tym biznesmenem, jestem tym kimś na poziomie, bo on całkowicie stracił rezon i on się nie czuje na poziomie, on się czuje na dnie. Ale chce ci pokazać, że jest inaczej, żebyś ty myślała, że on jest dobrą partią. Czyli zależy mu na tym, jak ty go widzisz, więc jeśli na przykład nawzajem się podglądacie na social mediach, to jego social media to jest wszystko zrobione pod ciebie. Co ona pomyśli, jak zobaczy to, co ona pomyśli, jak zobaczy tamto. I to jest, im bardziej ci się wydaje, że to nie było do ciebie wycelowane, tym bardziej było wycelowane do ciebie. I proszę bardzo, mamy trzy kielichy, rak, ryby, skorpion. To jest dokładnie to, co powiedziałam w pierwszej grupie i tutaj też to powtórzę, że jeśli oboje, czy nieważne, czy oboje jesteście w jakichś tam zobligowanych relacjach, czy tylko on, ale on by mógł całkowicie bez problemu dla ciebie złamać obietnicę, zrobić coś, co on uważa za coś złego, otworzyć małżeństwo, po prostu w jakikolwiek sposób, on by chciał wyjść się z tobą zabawić, o jego na przykład taka sekretna fantazja to to, że gdzieś się umawiacie na mieście, idziecie razem na imprezę, jecie, pijecie, bawicie się, potem sobie gdzieś idziecie do hotelu, później się rozchodzicie, wracacie do swoich żyć bez zobowiązań. No i brzmi pięknie, no i fajnie, co nie? Tylko, że jeśli już chodzi o emocje i o uczucia, on nie jest na ten moment w stanie ci dać tego, czego ty byś potrzebowała. Zabawiłabyś się z nim chwilę. Potem on by wrócił do swoich starych sposobów, bo zostałoby ego zaspokojone i ty byś znowu została z tęsknotą za jego ciepłem, którego nawet ci nie dał. Także nie pchaj się tam, gdzie cię na to nie proszą na ten moment. Dobra, zobaczmy liściki. Chcę się ustatkować. O, on może też tak, wiesz. To jest raz. Raz, że w nim się narodziła ta myśl, że on by chciał od życia czegoś większego, czegoś bardziej stabilnego. A druga rzecz, że on może wie, bo ja tu bardzo czuję taką energię takiego grania, manipulowania, pokazywania się z jakiejś konkretnej strony. I on wie może, że to jest coś, co ty lubisz, co ty szanujesz, co tobie imponuje i chce pokazać się jako taki, wiesz, że on jest kandydat na męża, ale jeszcze nie jest. Bogini, ty jesteś jego bogini. Tak jak w pierwszej grupie było liścik, mam cię na piedestale, to jest to samo. On nawet nie porównuje do ciebie żadnych kobiet, bo według niego nie ma takiej drugiej kobiety jak ty i porównywanie jest zbędne. Natomiast on się bardzo boi konfrontacji. Boję się konfrontacji. Ty to wiesz, to jest dla ciebie potwierdzenie. W twoich ramionach czuję się jak w domu. To chyba też było w pierwszej grupie. Ty to też wiesz, to jest dla ciebie potwierdzenie. A jak nie wiesz, to już wiesz. Cała sytuacja jest przytłaczająca. Dla niego, dokładnie, bo ty znalazłaś swoją siłę, ty znalazłaś swoją wartość, ty znalazłaś siebie na nowo. I to nie. To nie jest dzięki niemu. To nie on sprawił. Rozumiesz? To ty. Czasami potrzebujemy różnych bodźców z różnych stron. Natomiast tak samo jak wszystkie rzeczy, które ci się nie podobają w twoim życiu, to jest twoja robota. To tak samo wszystkie piękne rzeczy w życiu też jest twoja robota. Dziękuję, dobranoc. Trzymaj się, maleńka. Mua. Czy jest skarbeczku w grupie trzeciej? Witam cię z otwartym sercem i ramionami.
poziomeczko słodziutka. Mam wrażenie, że mówię do kogoś bardzo uroczego, słodkiego, kochanego. Nie, że w pierwszej i drugiej grupie nie mówiłam, bo może słuchałeś wszystkich dwóch poprzednich, po prostu teraz to na mnie spłynęło. Wasza sytuacja, sytuacja między wami i ich ukryte myśli o tobie. Dzisiaj to, zanim odsłonię kartę, skorzystam ze swojej intuicji i powiem ci coś od siebie. A co? Więc co? Pierwsze, co mi się rzuciło, normalnie usiadło mi na twarzy, to, że ty masz go jak na dłoni. Ty go rozgryzłaś. Nieważne, czy wy się widzicie, czy wy się nie widzicie, czy wy nie rozmawiacie od wczoraj, czy wy nie rozmawiacie od roku. Ten człowiek był dla ciebie zagadką, jego intencje były dla ciebie zagadką. Wszystko to, co on robił, większość rzeczy były dla ciebie zagadką, ty nie wiedziałaś dlaczego. A teraz, kochana, ty transformowałaś, ty przeszłaś swoją drogę. Jeden powie ciężką, drugi powie szaloną. Ty ją przeszłaś, ty zdobyłaś tą potrzebną wiedzę. Zobacz na tą babeczkę w środku. Jaki ona ma spokojny wyraz twarzy. To jesteś ty. To jesteś ty, bo ty już nie walczysz z przeznaczeniem, nie walczysz z wiatrakami, nie walczysz z niczym. To jest również motyw, który się przeplata we wszystkich trzech grupach. A ty się zajęłaś sobą, swoim życiem, a przy tym jeszcze dostałaś taki zajebisty gifcik w postaci tego, że ty już potrafisz nawet przewidzieć, co on zrobi, co on powie, co nie? Jakby masz jego gry i jego sposoby rozgryzione. I co jest najlepsze? Nie powiedziałaś mu o tym. I mu o tym nie mów. Nie mów, bo jak mu pokażesz, co o nim wiesz, to on zacznie robić inne rzeczy, których o nim nie wiesz. Nie wolno. W sensie nie wolno. Możesz robić, co chcesz, ale jak chcesz kogoś lepiej poznać, to obserwujesz. Bo jak mówisz, o widzę to, widzę tamto, wiesz co się zazwyczaj dzieje, szczególnie jak człowiek nie chce, żebyś coś o nim zaobserwowała i wychodzi z ego, najpierw ci zaprzeczy, że to widziałaś, a potem przestanie to robić, podświadomie lub świadomie, bo to zauważyłaś. I twój trop poszedł w las. Tylko, że ty już to wiesz, to jest dla ciebie potwierdzenie. Jeśli jeszcze jesteś na etapie, że mówisz o wszystkim, co czujesz i co myślisz do niego, to przestań, bo on i tak tego nie czai i ty to wiesz. I to nie jest tak, że to jest człowiek bezduszny, bez serca, tylko wy jesteście w różnych wszechświatach w tym momencie, w różnych. Ty mu mówisz coś, on to odbiera z przekąsem, przeinacza, wychodzi z tego coś, co nie powinno i ostatecznie masz takie poczucie, że trzeba było się w ogóle nie odzywać, było lepiej. Dlaczego? Bo on potrzebuje, jakby on jest na etapie, że on nie potrafi współgrać z niczyją energią, bo on u siebie ma niesamowity chaos i musi go najpierw wysprzątać. Dobra, bierzemy kartę. Ty już wiesz, bo ja ci to powiedziałam. A ta karta to tylko... W sensie ja to powiedziałam, ty to wiedziałaś, ja ci to przytaknęłam. I ta karta dokładnie to potwierdza. Zobacz, to jesteś ty. I ty sobie wzięłaś te wszystkie problemy, które były takie wielkie i takie nie do przeskoczenia i były problemami, były dramatem. Ty je sobie tak zmniejszyłaś, 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 zmniejszyłaś. Nagle ta cała ziemia zrobiła się taka malutka z tymi wszystkimi jej problemami i sobie po prostu popatrzyłaś z boku na sytuację. Z boku. Kim ja byłam w tym wszystkim? Jaką ja rolę odegrałam w tym wszystkim? Jaką on odegrał rolę w tym wszystkim? Co mi to przyniosło? I wcale nie masz żalu. Nie masz takiego, wiesz, że och, tak było pięknie, już nie jest. Nie. Nie masz tego. To jest super, co nie? To jest super, bo zazwyczaj tęskniłaś za fajnymi czasami, za ekscytacją, za motylkami w brzuchu, czy tęskniłaś za tym okresem, kiedy czułaś się beztrosko, a teraz masz takie, że już czujesz, już rozumiesz i rozumiesz siebie coraz lepiej, rozumiesz życie coraz lepiej, swoje wnętrze poznajesz coraz lepiej i przestajesz się przywiązywać do ludzi, pomysłów i tego, co słyszysz i widzisz na zewnątrz, bo to jest bzdura. Bzdura. Szczególnie to, co słyszysz i widzisz w social. Wszystko, co pochodzi z ekranu,
Ty wiesz, ja wiem, uczyć się z tego nie wolno. W szkole nas nie uczą, już nas zaczynają okłamywać w szkole. Nie no, już nas zaczynają okłamywać nasi rodzice, bo oni już są wyszkoleni na żołnierzy Matrixa. No i co? I teraz mamy taki rozłam, co nie? Bo część rodziców albo pójdzie ze swoim dzieckiem w stronę oświecenia, bo teraz tak jak my, co nie? My jesteśmy dzieciakami rodziców, którzy byli, wierzyli w system, uważali, że system to coś większego, uważali, że ten, co jest na stołku, to on jest lepszy, rozumiesz? Tacy byli nasi rodzice, dziadkowie, a ty już teraz wiesz, że nikt nie jest lepszy od ciebie, że ty jesteś dla siebie, ty jesteś panem swojego losu, królem, cesarzem, wszystkim. I nawet jakby papież przyszedł, to ty masz takie, to jest człowiek takim, jakim ja jestem człowiekiem. Ponadto nie zgadzam się z paroma rzeczami. Jak już tu jesteś, to chcę ci o tym powiedzieć. To dla tych, co muszą wtykać swoją rację. Ja jestem też taką osobą. Uczę się tego nie robić. Uczę się tego nie robić. Kanał sobie na YouTubie założyłam, żeby wtykać swoje racje tym, co chcą. Nie no, żartuję. Żeby sobie pogadać. Także tak, dobra. To już wiesz. To już wiesz. Teraz jest akcja obserwacja. Wy się bardzo mocno obserwujecie. Może być tak, że on cię bardzo intensywnie podgląda, wypytuje. To też było w pierwszej grupie albo w drugiej. I don't remember. Zobaczmy, twoja energia w tej całej sytuacji. Proszę bardzo, mamy huśtającego za nogę. Patrz, ta karta jest fajna. On wisi na miotle. Łańcuchem ma stopy przykute. Patrz, patrz, gdzie jest klucz. W jego ręce. W jego ręce. Jak rozkminiałam tą kartę, to miałam takie, że dobra, no i otworzy sobie tymi nogami, spadnie z tej miotły, jak on sobie te ręce otworzy. Może być tak, że tak, to jesteś ty w takim poczuciu, że nie masz kontroli nad sytuacją. Masz kontrolę, natomiast nie masz jej pełnej. Więc po prostu decydujesz, że skoro nie masz pełnej kontroli, to ty nie chcesz kontrolować tej sytuacji. To jest bardzo inteligentne. To jest bardzo inteligentne. Także jeśli chodzi o sposób myślenia. Ze znaków zodiaku to jest ryba. My często w tej energii zwisającego za nogę mamy takie poczucie, że co? Negatywne emocje nas nachodzą w tej energii, nie? Że takie, o, mogłabym coś zrobić, ale nie wiem co, i zaczynamy szukać winy w sobie, kładziemy ciężar na siebie, ale nie, 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 nie. To nie jest przypadek w tym przypadku. To nie jest ta sytuacja. Ty po prostu masz takie, ja zrobiłam, co mogłam, próbowałam różnych rzeczy, z różnych stron, z różnych pudełek, różnych rozwiązań. Żadne nie przyniosło rozwiązania, więc ja po prostu podyndam sobie. Podyndam sobie, posłucham ptaszków, wiatr mi porozwiewa włosy, wiszenie z głową w dół podobno bardzo dobrze wpływa. Kiedyś podobno ludzie tak swoje dzieci robili w dawnych czasach, że za nogę tak trzepali, bo niektórzy jak uważali, że ich dzieci są głupie, to był sposób na to, żeby ktoś zmądrzał. O, więc to może być też ten motyw. Ty mądrzejesz aktualnie, mądrzejesz i ty to wiesz i ty się z tego cieszysz, także ja ci tutaj nic nowego nie mówię. A on? No i trzecia grupa już tutaj bardziej, jak to się mówi, rokująco, bo on jest na etapie pracowania nad sobą, skupiania się na sobie. Nie dlatego, że on chce dla siebie lepszego życia i on wpadł na to, że czas o siebie zadbać, tylko dlatego, że on sobie z myślami swoimi nie potrafi poradzić. Krząta się z miejsca na miejsce, myśląc o tobie, więc on się musi czymś zająć, żeby nie oszaleć. Żeby nie oszaleć. Koziorożec, panna byk ze znaków zodiaku. Dobra, no to teraz zobaczmy jego ukryte myśli o tobie. Mamy transformację, on się boi, że to jest koniec, bo on czuje, że on się zmienił w tym wszystkim, nie jest tym samym człowiekiem.
I tym samym ma takie poczucie, że skoro mi tak wszystko wolno i topornie szło, jeśli chodzi o duchową przemianę, a ona zawsze była taka duchowo do przodu, to ona już pewnie o mnie zapomniała. Zobacz, tutaj jest ten sznureczek, on już wisi na włosku i on ma takie poczucie, że ta cała relacja wisi na włosku. On ma takie poczucie, że on bardziej do ciebie odczuwa te wszystkie rzeczy niż ty do niego. Może o nim zapomniałaś, a na pewno już, że o nim nie myślisz. I co? I że jemu się to należało. Tutaj ze znaków zodiaków mamy skorpiona, bo mamy tutaj sprawiedliwość, waga ze znaków zodiaku i on uważa, że jemu się to należało, że tak miało być. Kurczę. I też trochę myśli, że co ma być, to będzie. Z tego względu, że co ma chłopak myśleć? Co ma myśleć? Płakać ma? Nie chce płakać, już się wypłakał. On już nie chce wracać do tych negatywnych, strasznych myśli. On próbuje sobie pomóc, czym może tak naprawdę. I mamy króla mieczy, bliźniaki, waga, wodnik. Ma jakiś plan, coś tam sobie wymyślił, coś tam sobie w głowie układa, coś, co poprawia mu nastrój, natomiast to jest nadal jego wizja i jego perspektywa na twój temat. On nie za bardzo chce jakby otworzyć się na to wszystko, bo jego to boli. Więc on pozostaje na ten moment w swojej głowie i pracuje z tym, co ma. Jego pomysły są kosztem jego uczuć, jego serca. On może nawet robić rzeczy wbrew sobie, czyli na zasadzie nie odezwę się, nic nie zrobię, pójdę w drugą stronę, zrobię coś całkowicie przeciwnego, tylko po to, żeby właśnie udowodnić sobie, że on jest w stanie się z tego uwolnić i że on ma kontrolę nad sytuacją. Ja wiem i ty wiesz, i on wie, że on nie ma tej kontroli nad sytuacją, on tylko próbuje utrzymać taką iluzję. Mamy sześć mieczy. Znowu bliźniaki, waga, wodnik. Tu jest bardzo dużo takiego analizowania, myślenia, a dlaczego to, a dlaczego tamto, szukania takiego, wiesz, wchodzenia w taką króliczą norę i on myśli, że on coś odkrywa, że on coś, o, rozgryzłem ją, przejrzałem ją, już wiem, czemu tak zrobiła, już wiem, czemu zrobiła inaczej, a to są nadal, jakby to są nadal jego myśli. To jest jego wyobrażenie. On nie wychodzi z serca. On tu nie wychodzi z serca. Serce, ja nie wiem, czy zamknięte, czy co. Serce jest przede wszystkim zranione tym, jak poprowadził swoje życie i co sobie mówił na swój temat. Natomiast on jest przed tym momentem otwarcia serca na życie ogólnie. Najpierw on musi otworzyć serce na siebie, żeby otworzyć je na ciebie. I tutaj mamy oświecenie. Nie pamiętam znak zodiaku, jaki to jest. I to jest właśnie taka energia, wiesz, przeniesienia się w zupełnie inny świat, inny sposób myślenia, tak gwałtownie. Wiesz, jest pstryk i niedawno byłaś tą osobą, myślałaś sobie to, i nagle jestem tu i myślę sobie to. On bardzo, bardzo, wiesz co, to jest taki typ człowieka, że on uwielbia być, wiesz, jego na wierzchu, szef, tutaj kapitan, lider, on tutaj jest do przodu, co to nie on i w ogóle. I on naprawdę ostatnimi po prostu koniuszkami paznokci próbuje utrzymać twarz w całej tej sytuacji. Natomiast to już teraz jest ten etap, że on za chwilę, może już, może za chwilę zda sobie sprawę z tego, że większość rzeczy, które myślał i robił, które sprawiły mu problemy i winił je, i jakby winnymi byli inni ludzie z zewnątrz, on zda sobie sprawę, że to on. I to nie będzie moment ekscytacji, radości. Jakby z punktu widzenia z góry, z dalekiej, rozszerzonej perspektywy, to jest dobry moment, to jest zajebisty, każdy musi przez to przejść. Po kilka razy, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy na ziemi. Dobra, weźmy sobie liściki. Z tobą czuję się spełniony. Dokładnie. Nie mam już sił.
Nie mam już sił. Tak, mówię, on ostatni po prostu tutaj. I znowu w twoich ramionach czuję się jak w domu. On tęskni, myśli, fantazjuje o tych chwilach, kiedy byliście razem, co by mógł powiedzieć jeszcze, co by mógł zrobić jeszcze. Czas na podjęcie akcji. Na ten moment nie wiem, czy to będzie akcja, wiesz. Rzucam się w wir pracy. Dokładnie. On pracując, przez to, dzięki temu, że się rzucił w wir pracy, odzyskał chociaż troszeczkę ten spokój taki, żeby chociaż, to jest namiastka spokoju, ale odzyskał troszeczkę, przestało go tak trząść wewnętrznie, dzięki temu, że się rzucił w wir tej pracy. I jedyna myśl, która mu się kołacze, to, że musi podjąć jakąś akcję w twoją stronę, bo ty się nigdzie z jego głowy ani serca nie wybierasz. Dobra, będzie tego. Trzymajcie się, moje myszeczki. Najsłodsze, fajnie było. Mua.